Specjalni wysłannicy Delink.pl przemierzają właśnie dżunglę polskiego e-sportu, aby odpowiedzieć na jedno nurtujące wszystkich pytanie. Co tak naprawdę kręci polskie hostessy? Jedno krótkie pytanie. Jedno bardzo proste pytanie. Nie, nie, przepraszam, ale nie mogę. No, to stopaliśmy. Nie udajemy. Dzień dobry, czy mogłoby się nam przedstawić? Króciutkie, wam dam kawem, no. Ale nie, no jestem... Tak, no. Pan nie jest medialny. Nie jestem, ale dobra, spróbuję. Wiesz, no jakby postaram się... Znaczy nie, bo chcemy z wami hostesami zrobić. No ja jestem hostesem, stary. Ja niedawno z tego kobietę. Naprawdę. Naprosiłem stringi, te wszystkie gadżety. Ja wszystko wiem, o co chodzi. No nie krępuj się, naprawdę. Szkoda sznurka, jedziesz. Dobra, w takim razie pytanie dla... Hostesy. Byłej hostesy, tak. Panie spoczynku. Tak. Znaczy nie w takim już spoczynku, stary. Zaraz to śmiga wszystko jak należy, wiesz. No tak naprawdę kręci polskie hostessy. Oczywiście procesory, tak. Kręci, poza tym, jak ja byłam młoda i piękna, jeden chłopak mnie kręcił generalnie, ale tak mnie wykręcił, że teraz to jednak stwierdziłam, że będę chłopcem. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Czy mogłabyś się przedstawić? Ja jestem Kasia. Ja Karolina. Ja mam teraz takie pytanie. Czy gracz komputerowy może być synonimem słowa macho? Słowa macho? Tak. To zależy od charakteru człowieka. Każdy człowiek może być nazwany macho. A czy gracz komputerowy ma jakieś cechy pożądane przez takie inne kobiety jak wy? Mnie osobiście nie pociągają graczy komputerowi. Ale ja nie uważam, że gracz komputerowy musi być... Nie wiem, można... Graczem komputerowym można nazwać również normalnego faceta, który spędza czas normalnie, na przykład, nie wiem, chodząc na imprezę, ale również grając do komputerze. Ja nie widzę coś niczego, ale bez przesady. A czy spotkałaś tutaj jakiegoś takiego, który spełniałby te wszystkie kryteria? No nie, zgadzam się, mam własnego faceta, także się nie rozglądam. Dziękuję bardzo.